Serdecznie witam Państwa. Tematem mojego wystąpienia będzie stan badań nad rzezią woli, czyli nad tym, o czym od rana dyskutujemy, słuchamy. Muszę Państwu powiedzieć, że przygotowując się do tego dzisiejszego wystąpienia, zdałam sobie sprawę, oczywiście miałam tę świadomość, ale tak jakby całościowo spojrzałam na ten temat i zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam na początku tych badań naszych, że wiele rzeczy jeszcze nie wiemy, wiele jest znaków zapytania i postaram się dzisiaj opowiedzieć o tym, co przed nami badaczami, historykami jest jeszcze do zrobienia, a jest naprawdę jeszcze wiele, wiele rzeczy do nadrobienia. Tak, to już jest jakiś dobry początek. Szanowni Państwo, jeżeli tutaj pani prokurator powiedziała już wiele na temat ciekawych rzeczy, na temat źródeł, dokumentów, którymi dysponujemy, ja Państwu przedstawię króciutko, oczywiście w wielkim skrócie będę tutaj posiłkować się prezentacją, żeby też Państwa nie zanudzić. Ja te świadectwa, te dokumenty, które zachowały się, które dotyczą tego wydarzenia, podzieliłam na trzy takie główne grupy. Nazwałam je świadectwami zbrodni, bo takimi właśnie one są. One powstawały, to były relacje, przesłuchania, zeznania, były składane po wojnie zaraz. Co ciekawe, niektóre z nich jeszcze w trakcie wojny. I pierwszą grupą świadectw, którą Państwo tutaj widzicie, to są relacje zebrane jeszcze w trakcie, ta akcja Iskra-Dok została zapoczątkowana jeszcze w trakcie trwania powstania. Zainicjował ją Edward Serwański, pracownik pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego, czyli delegatury rządu. I on właśnie w sierpniu znalazł się w Brwinowie i tam zaczął docierać do warszawiaków, którzy byli ewakuowani, wypędzeni z Warszawy, którym udało się wyjść z Warszawy. To były różne losy, głównie cywilne, ale również powstańcy i on jakby zapoczątkował tę akcję, docierał do tych ludzi, zbierał, pozyskiwał informacje, co było niezwykle ważne. Przyłączali się kolejni, w ogóle przewodniczącym tej akcji został niejaki profesor Zygmunt Wojciechowski, późniejszy dyrektor Instytutu Zachodniego. I w sumie zebrano 314 takich relacji. One dotyczą nie tylko woli oczywiście, ale tam również znajdują się bardzo ciekawe informacje. Możemy pozyskać bardzo ciekawe informacje właśnie dotyczące tej zbrodni na woli. To, co tutaj rzuca się w oczy, to, że część informacji była szyfrowana. No to były dane osobowe, trwała przecież wojna, więc ze względów bezpieczeństwa po prostu składający te zeznania, ich wszystkie, prawda, dane takie podstawowe, wrażliwe były szyfrowane. Te relacje były przepisywane na maszynie, chociaż jak tutaj widzimy również zachowały się rękopisy. Obecnie, zresztą zaraz po wojnie one trafiły do Instytutu Zachodniego, obecnie są tam przechowywane. Niektóre z nich są dostępne na stronie, mam nadzieję, zresztą jest taka zapowiedź, że tutaj właśnie zostaną one wszystkie udostępnione na stronie Instytutu Zachodniego. Jest to naprawdę pierwszorzędne źródło informacji do tego, co wydarzyło się w czasie powstania. Kolejna grupa świadectw, to są właśnie te materiały zbierane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, taka była nazwa, zaraz po wojnie. Między 1945 a 1949 roku trwały intensywne prace, docierano do świadków, przesłuchiwano ich. I to jest bardzo ważne w tych dokumentach, że one były zbierane zaraz po wojnie, czyli no, te wydarzenia były świeże w pamięci, prawda? Świadkowie, no to były traumatyczne przeżycia, byli świadkami strasznych rzeczy, ale właśnie to się jeszcze nie zatarło, było świeże. Poza tym proszę zauważyć, ja tutaj też prezentując kilka takich właśnie protokołów, przesłuchań Państwu pokażę.
One mają, no niektóre nawet kilka stron, bardzo mają, są bardzo szczegółowe. Co ciekawe, do niektórych z nich dołączane są szkice sytuacyjne. Również taka ciekawostka, żeby jakby sprawdzić wiarygodność świadków, i tutaj też zachowały się takie dokumenty, były przeprowadzane wizje lokalne, czy rzeczywiście świadek jest wiarygodny, więc no jest to pierwszorzędny materiał, a poza tym należy pamiętać o tym, że te osoby zeznawały w trybie sądowym, więc ta prawda odpowiedzialność karna tutaj, więc no nie mogły fantazjować, starały się odtworzyć te sytuacje, wydarzenia tak, jak je zapamiętały. Kolejne takie właśnie tutaj przesłuchanie. Jest to Franciszek Zasada. Akurat dlaczego wybrałam to przesłuchanie? Szanowni Państwo, Niemcy podczas rzezi Woli, podczas Powstania Warszawskiego stworzyli takie oddziały Verbrennungskommando Warszawa. Dzisiaj była już o tym mowa. To były oddziały złożone z polskich zakładników, których przymusowo wcielano i te osoby uprzątały, prawda, zbierały te szczątki, te ciała pomordowanych, palono je na stosach następnie. Członkowie tego oddziału byli mordowani, ale nielicznym udało się przeżyć. I to są rzeczywiście wstrząsające świadectwa, które no, mówią wiele na temat tego, co tutaj się wydarzyło. Także też bardzo cenne relacje. Tutaj powiem jeszcze za chwilkę o pewnej książce, wspomnieniach, na które również warto zwrócić uwagę, napisane również przez jednego z takich właśnie członków tego oddziału. Notabene ten oddział Verbrennungskommando Warschau miał swoją siedzibę przy ulicy Sokołowskiej, naprzeciwko cmentarza świętego Stanisława parafii świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej, gdzie dzisiaj miał miejsce pierwszy panel. I jeszcze jeden taki dokument bardzo ciekawy. Losy Wandy Lurier, prawda? Znamy wszyscy. Polska Niobe, to jest taki przykład tego, co wydarzyło się na Woli. Dramatyczny przykład. Znamy jej przesłuchania, jej wspomnienia, jej relacje. Natomiast ona złożyła bardzo ciekawy taki dokument, dostarczony właśnie do głównej komisji, w którym już jakby nie skupia się na własnych przeżyciach, ale robi bardzo ważną rzecz, inną, a mianowicie podaje nazwiska ofiar, sąsiadów, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani. Muszę powiedzieć, że właśnie takie dokumenty są dla nas bardzo cenne. Później powiem dlaczego. Dla nas, dla Muzeum Powstania Warszawskiego, bowiem pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego w dziale historycznym i staramy się właśnie zebrać nazwiska pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego, nie tylko w skali Woli, ale całej Warszawy. I kolejna grupa świadectw to są protokoły ekshumacyjne. Tutaj pani prokurator wspominała, dla nas to też jest niesamowity materiał. Napisane takie bardzo urzędowym językiem, ale dostarczają nam bardzo wiele informacji na temat między innymi miejsc zbrodni. Możemy odtworzyć, gdzie te egzekucje miały miejsce. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, to właściwie jest takie przekonanie, że wszystkie te miejsca są przecież już upamiętnione, wszystko wiemy. Otóż nie. W Warszawie, na Woli, właściwie nie było domu, w którym nie doszłoby do zbrodni. Oczywiście no nie sposób każdego budynku, prawda, każdego adresu upamiętnić, ale jest kilka takich miejsc, które do dnia dzisiejszego nie zostały upamiętnione. Chociażby teren dawnego Placu Zabaw Wenecja, gdzie tysiące zwłok zostało spalonych. To są rejony dzisiejszego PDT-u. To miejsce w żaden sposób nie jest upamiętnione. Tak, jest jeszcze kilka takich miejsc na mapie, na planie Woli, które warto by było upamiętnić. Także mam nadzieję, że ta zaległość również zostanie nadrobiona. Tutaj widzimy właśnie ekipę
z Polskiego Czerwonego Krzyża, która przeprowadza taką ekshumację. Te ekshumacje były przeprowadzane jeszcze w trakcie trwania wojny. Już wiosną 1945 roku w Warszawie ruszyły masowe ekshumacje. No wiadomo, prawda, nadchodził czas letni, okres letni, trzeba było te ciała uprzątnąć, pochować w takich tymczasowych miejscach. Na przykład jednym z takich miejsc był chociażby Ogród Krasińskich i dopiero jesienią 1945 roku następowały ekshumacje. Podobnie działo się na Woli. Stamtąd osoby były ekshumowane, przenoszone na cmentarz Powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej. Miejsce wyjątkowe dla tego wydarzenia. Tutaj kolejny protokół, ja jeszcze może się cofnę. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj przy imieniu nazwisku jest Enenka. Otóż większość z tych osób to są nazwiska nieznane. I ja za chwilkę powiem o tej akcji prowadzonej przez Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby przywrócić tym ofiarom, tym osobom imię i nazwisko, żeby zawołać ich po imieniu, parafrazując tutaj Herberta. To myślę, że takie ważne zadanie, które stoi przed nami badaczami. Nie jest to proste, ale jest to realizowane. Kolejny protokół, tutaj już jest to imię, nazwisko. Także muszę powiedzieć, że mniej więcej, chyba większość jednak tych protokołów to niestety są nazwiska nieznane. Więc to też jest dla nas ciekawy materiał, ale też wymaga oczywiście dalszych badań. Szanowni Państwo, i mamy panoramę Woli, dzielnicy, której już nie ma. Ona zniknęła, nie ma już tej Woli. Patrzymy na dzielnicę pełną fabryk, widzimy kominy, jakieś składy, fabryczki. Tak wyglądała Wola. To była dzielnica biedna, robotnicza i ci ludzie, którzy tu zginęli, też byli prostymi robotnikami. Często ginęły całe rodziny i w związku z tym ta pamięć gdzieś ginęła o tych ludziach. Dlatego to nasze zadanie, żeby przywrócić ich pamięć. Przywrócić im pamięć. Zdjęcie zostało wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z wieży kościoła świętego Stanisława parafii świętego Wojciecha. To jest taki rzut na miasto, na dzielnicę, której już nie ma, prawdopodobnie już po zagładzie, czyli tutaj widzimy tę dzielnicę po zagładzie miasta. Ja często słyszę takie pytania, czy zachowały się jakieś zdjęcia z rzezi Woli. Chcielibyśmy, prawda, tutaj różne osoby się zgłaszają, coś napisać na ten temat, właśnie czym to zilustrować. Otóż takich zdjęć nie mamy, natomiast są zdjęcia i tutaj kilka chciałabym Państwu pokazać. Są zdjęcia, które pokazały ją tę dzielnicę chwilę przed zagładą i po. I po zagładzie. Widzimy tutaj, są uwiecznieni na zdjęciach oddziały, które pacyfikowały Wolę. Dość spory materiał. Ja wybrałam tutaj tylko takie przykładowe, ale przy okazji, co jest ważne, widzimy również topografię tej dzielnicy. Widzimy budynki, jak bardzo one były zniszczone i jak bardzo to się pokrywa z tym, co możemy przeczytać w relacjach, że domy, budynki były palone, często wrzucano do środka granaty. Proszę zobaczyć, tutaj ten słynny oddział Drillewangera, o którym dzisiaj wspominaliśmy, to jest na ulicy Towarowej. To właśnie oni pacyfikowali Wolę, między innymi, bo tutaj 4 sierpnia zostały ściągnięte na przedmieścia Woli odsiecz. Niemcy zdali sobie sprawę, że sami nie dadzą rady tymi siłami, które mają w Warszawie, więc ta odsiecz przyszła na Wolę, również na Okęcie, to jest Tarona, ale ona zaczęła pacyfikować Ochotę. Natomiast te oddziały pod dowództwem Reinefarta, między innymi oddziały Drillewangera, ale również, co Państwo za chwilkę zobaczycie tutaj z lewej strony, były tutaj również oddziały kolaboranckie, tutaj oddział Azerów. Było dużo policji ściągniętej, chociażby z Poznania. I zdjęcie z prawej strony dla mnie szczególne. To jest cały cykl w ogóle tych zdjęć.
patrol niemiecki idzie ulicą Przyokopową, ta brama, która tak zwisa, to jest brama na teren dzisiejszego Muzeum Powstania Warszawskiego. Patrol później skręci w ulicę Chrubieszowską, więc możemy sobie odtworzyć drogę, którą przemierzał, ale przy okazji też zobaczyć, właśnie odtworzyć tę topografię. Ostatni świadkowie, mówię tutaj o niemych świadkach, kamienicach znikają z pejzażu Woli, prawda? Ona zmienia swój charakter. To już jest miast, to już jest dzielnica nowoczesna. Ja od 15 lat pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego i obserwuję te zmiany, prawda? I żeby też opisać dobrze to wydarzenie, musimy poznać topografię. To jest rzecz bardzo ważna. I tak naprawdę marzy mi się, bo nie ma takiego albumu, który pokazywałby właśnie tę dzielnicę przed, chwilę przed i po Zagładzie. Można taki album stworzyć. Tutaj pan Zygmunt Walkowski prezentował wspaniałe zdjęcia, pierwszorzędny materiał, zdjęcia lotnicze, uzupełnić właśnie o takie zdjęcia sytuacyjne, których naprawdę jest, bo proszę zobaczyć, to są zdjęcia przedstawiające oddziały niemieckie, ale mamy też zdjęcia robione w sierpniu, wrześniu, w październiku właśnie na Woli. Najczęściej to są okolice ulicy Wolskiej przedstawiające wypędzaną ludność cywilną. Tutaj właśnie mamy cywilów ewakuowanych do obozu w Pruszkowie i tym punktem właśnie etapowym, tym punktem zbornym, gdzie dokonywano takiej wstępnej selekcji, to był między innymi właśnie kościół świętego Stanisława parafii świętego Wojciecha przy Wolskiej. Ale mamy też tu na przykład kolejne zdjęcia, gnana ludność cywilna ulicą Wolską i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo te budynki są zniszczone, prawda, wypalone, jak ta dzielnica wygląda. No tu właściwie to pierwsze zdjęcie z lewej strony, myślę, że gdzieś było robione w sierpniu, czyli kilka dni po zagładzie Woli. I kolejne zdjęcia, no serce się ściska. Wolską nie tylko była pędzona ludność cywilna, ale po upadku powstania również oddziały powstańcze opuszczały, wychodziły do niewoli tą właśnie ulicą, więc naprawdę tego materiału fotograficznego jest bardzo dużo. Właśnie, tutaj widzimy miejsce egzekucji, jedno z wielu, to jest akurat Wolska 109. Wybrałam, żeby też pokazać, jak konkretne miejsce wyglądało, prawda, gdzie doszło do egzekucji, gdzie zginęło mnóstwo ludzi, ale też budynki tutaj, ich stan zachowania wiele mówi, co tutaj się wydarzyło, to te nieme świadkowie historii. I tutaj bardzo rzecz ciekawa. Mówiłam o tych źródłach, o tych zbiorach dokumentów, które się zachowały. Te dokumenty były publikowane w kilku bardzo ciekawych publikacjach. Pierwsza z nich wyszła w 1946 roku, Zbrodnia niemiecka w Warszawie. To były właśnie te relacje składane w ramach akcji Iskra Dok. Nie będę tutaj wymieniać tych wszystkich tytułów, żeby Państwa nie zanudzić, to można sobie sprawdzić, ale kilka takich ciekawych publikacji źródłowych wyszło. Czyli mamy publikacje źródłowe. Ostatnia ciekawa publikacja ukazała się w ramach takiego cyklu Zapisy terroru, wydana przez Instytut Pileckiego, tam bodajże w 2017 roku. I tam w niej znalazło się 70 protokołów przesłuchań świadków. Co ważne, te źródła udostępniane są na stronie internetowej Instytutu Pileckiego, są tłumaczone na angielski. Tam również znajdują się te przesłuchania świadków rzezi Woli. Także naprawdę cenna inicjatywa i coś w tym temacie zaczęło się dziać. W 2016 roku również Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, czyli Instytut Pileckiego obecny, zorganizował taką bardzo ciekawą konferencję na temat właśnie rzezi Woli, a pojęcia ludobójstwa, prawda? Prelegenci zastanawiali się dyskutowali nad tematem kwalifikacji tej zbrodni. Tam to była konferencja międzynarodowa i w tym roku ukazały się materiały,
materiały z tej konferencji. Dotarłam do tej książki i niestety nie byłam na tej konferencji, natomiast na końcu książki załączony jest bardzo ciekawy zbiór fotografii, do których dotarła pani Hanna Radziejowska. Pozyskała je z archiwum w Szlezwiku. To są fotografie wykonane w 1962 roku przez Hansa von Kranhalsa, niemiecki historyk, który napisał książkę po niemiecku o powstaniu warszawskim, i on, przygotowując się do tej książki, właśnie zrobił taką wizję lokalną właśnie na Woli. Fantastyczny materiał, który nie tylko pokazuje metody pracy tego historyka, ale on uwiecznił te miejsca, których już nie ma. Topografia, tak jak mówiłam, Woli bardzo się zmieniła. Natomiast wówczas, w 1962 roku, to był jeszcze taki w wielu przypadkach bardzo... zachował się ten pierwotny stan, aczkolwiek też tutaj proszę zauważyć, że Kranhals nanosił obiekty, których na przykład już nie ma. Nie wiem, czy to państwo widzicie, ale na przykład rozrysował, gdzie były ustawione karabiny maszynowe. Więc no, ciekawy materiał. Wiem, że tego jest no, przynajmniej kilkanaście takich zdjęć. Tak, właśnie tutaj pani prokurator pokazuje książkę. To jest ta książka z tej konferencji. Także coś w tym temacie zaczyna się dziać. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy. Tutaj można jeszcze mówić o przewodnikach popularno-naukowych. Też warto poświęcić im uwagę. Natomiast wspomnieniach, tutaj wspomniałam o takiej książce Verbrennungskommando Warszawa Tadeusza Klimaszewskiego. To jest taka pozycja, którą ja zawsze polecam. Ale też tych wspomnień jest naprawdę dużo, dużo więcej. W 2014 roku wyszła bardzo ciekawe wspomnienia, które gdzieś tam umknęły. Natomiast ja zawsze chętnie polecam tę książkę. To jest książka Anny Danuty Sławińskiej, Przeżyłam to, Wola 44. Autorka już nie żyje, natomiast te swoje wspomnienia spisywała w latach 60., 70. Ona była ona przypadkiem na początku powstania trafiła do szpitala Świętego Stanisława i pomagała rannym i jakby obserwowała to, co działo się na Woli od wewnątrz. Ona, co ciekawe, obserwowała również katów Niemców, którzy tam stacjonowali. Zamieszcza bardzo ciekawą taką analizę psychologiczną. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka, polecam. No i książka, o której nie mogę nie wspomnieć oczywiście, to książka Piotra Gursztyna, która przywróciła podmiotowość rzezi Woli. Zaczęliśmy o tym mówić. Jest to książka popularna, oczywiście ona nie wyczerpuje absolutnie tematu, natomiast spopularyzowała wiedzę o rzezi Woli. Rozpoczęła dyskusję, bo potem, prawda, i konferencja, i kolejne te publikacje źródłowe, nasze tutaj dzisiejsze również spotkanie, więc to jest taka duża zasługa tej książki, która, no, tak jak mówię, nie wyczerpuje tematu, jest to książka popularna. Szanowni Państwo, i projekt, o którym tutaj pani prokurator wspominała, ja również, już realizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak jak mówiłam, na początku naszego istnienia zbieraliśmy nazwiska poległych powstańców. Kiedy skończyliśmy ten projekt, one pojawiły się na Murze Pamięci w Parku Wolności, przystąpiliśmy do zbierania nazwisk ofiar cywilnych powstania w skali całej Warszawy. W 2016 roku udostępniliśmy bazę na naszej stronie internetowej. Każdy może wejść, sprawdzić, czy dane nazwisko jest. Jeżeli ma jakieś uwagi, jakieś zgłoszenia, to również drogą mailową może się z nami skontaktować, bądź też zadzwonić. Tutaj taki właśnie chciałam pokazać, jak ta strona wygląda, jakie informacje tutaj zamieszczamy, prawda, podstawowe takie dane. Natomiast to nie jest tak, że tylko tyle informacji mamy o danej osobie. Zdarza się, że przychodzi rodzina i przynosi komplet dokumentów, materiałów, które skanujemy, które znajdują się w naszym archiwum. Także to jest baza, to jest taka, powiedziałabym, taka metryczka, podstawowe dane osoby, natomiast dysponujemy no, materiałami znacznie obszerniejszymi. No właśnie, ostatnia rzecz. Tutaj padło pytanie, ile osób zginęło na Woli. Szanowni Państwo, ja nie odważę się powiedzieć ile. Nie mamy takich danych pełnych. Zwracając do tej bazy, zebraliśmy 54 tysiące nazwisk cywilnych ofiar.
w skali całej Warszawy. Ponad 10 tysięcy to są osoby, które zginęły na Woli. Ale praca przed nami, to jest ogromny wysiłek. I to, co chciałam zaznaczyć, na Woli nie ginęli tylko i wyłącznie mieszkańcy Woli. Tutaj były 4 wielkie szpitale. Pacjenci byli z różnych rejonów Warszawy, byli też spod Warszawy. Więc uchwycić tych wszystkich, którzy tutaj zostali zamordowani, nie sposób. Także jest to ogromna praca. Również tutaj taką pracę wykonuje pan Marek Strok, historyk amator, pasjonat powstania, który od kilkudziesięciu lat bada historię Woli i to takie kolejne zaniedbanie, które trzeba nadrobić, a mianowicie Wola do dnia dzisiejszego nie doczekała się swojej monografii, o ile na przykład Ochota, Żoliborz, Mokotów mają, Wola nie. Więc to jest taka rzecz, którą trzeba nadrobić, właśnie dzieje Woli, ale ze skupieniem się oczywiście na konspiracji i na powstaniu, bo to powstanie na Woli gdzieś tam przemyka się w różnych takich ogólnych opracowaniach, Borkiewicza, Kirchmajera, prawda? Oczywiście ta Wola jest, ale tak naprawdę co tutaj się wydarzyło, do końca nie wiemy, bardzo ogólnie gdzieś tam w artykułach, więc to jest praca, którą musimy wykonać. Kolejna rzecz to zebranie nazwisk tych, którzy zginęli. I właśnie w 2015 roku miała miejsce premiera wystawy w parku Powstańców Warszawy, przy cmentarzu, przy ulicy Wolskiej. Ta wystawa jest do dnia dzisiejszego prezentowana. Ona jest w takim okresie wiosenno-jesiennym prezentowana. To jest 93 słupy świetlne, gdzie zamieszczamy właśnie nazwiska, te, które mamy w bazie, nazwiska cywilnych ofiar powstania. Tutaj niestety ze względu na ograniczoną powierzchnię podajemy tylko imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Nie śmierci, ale miejsce zamieszkania. To jest, jakby stwierdziliśmy, że to będzie lepsze dla identyfikacji, że nie zawsze rodziny wiedzą, gdzie bliski zginął, natomiast większość z nich kojarzy, gdzie mieszkał, prawda, w czasie okupacji. Więc w ten sposób i ta akcja również, właśnie ta wystawa Zachowajmy ich w pamięci, również pomogła nam bardzo w zbieraniu tych nazwisk. Wiele pracy przed nami. Tutaj myślę, że jeżeli zakończy się to śledztwo, bardzo cenny materiał zebrany, również z kweren w archiwach niemieckich. To jest kolejna rzecz taka zaniedbana, którą trzeba nadrobić. Kiedy policzymy te liczby, chociaż one też naprawdę nie są najważniejsze, tutaj każda liczba poraża, prawda? Przede wszystkim, kiedy uświadomimy sobie, że ginęły całe rodziny, kobiety, starcy, dzieci. To nie była walka, tam nie było walki na Woli. Tam po prostu było mordowanie. Oddziały powstańcze zostały zepchnięte do Śródmieścia na Starówkę. Były oczywiście zgrupowanie Radosław, ale zgrupowanie Radosław miały inne zadania i tam jakby te wydarzenia rzezi Woli się nie rozegrały. Oni walczyli w rejonie cmentarzy i tam dopiero po 5 sierpnia doszło do walk. Natomiast tu, gdzie doszło do rzezi Woli, walczyły oddziały 3 obwodu AK Wola, obwodu, który do dnia dzisiejszego również nie ma monografii, więc sami Państwo widzą, że nie sposób, żebyśmy wszystko wiedzieli na temat wydarzenia. Myślę, że gdy te wszystkie zaległości zostaną nadrobione, wówczas można przystąpić do napisania naukowej syntezy, takiej monografii rzezi Woli. Wiele pracy przed nami. Myślę, że to również ciekawy materiał dla socjologów chociażby, rzeź Woli. Także wiele przed nami pracy. Dziękuję. Thank you.